Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Krzysztof Piekarz bez wątpienia jest jednym z bardziej rozpoznawanych polskich kulturystów. Wielokrotnie stawiany jako wzór estetycznej, ale jednocześnie masywnej sylwetki, łącząc duże rozmiary ze świetnymi proporcjami i wąską talią. Sama historia startów jest już mniej znana i konkretne cechy sylwetki oprócz znaku rozpoznawczego w postaci wielkiej klaty pewnie także. Jeżeli się nie mylę, jego ostatnie starty miały miejsce w 2018 roku. Ja omówię jego występ z 2017. Mistrzostwa Europy Federacji WFF w kategorii Men's Extreme, które zakończył na drugiej pozycji, ważąc około 112 kg przy wzroście 1,84 m. Myślę, że od razu należy wyróżnić jego talię. Jest wąska, mięśnie brzucha co prawda rozdzielają się na środku, ale są wyraźne, nie widać żadnych przepuklin. Myślę, że na tle wielu kulturystów jego rozmiarów bardzo pozytywnie go to wyróżnia. Natychmiast rzuca się w oczy najbardziej dominująca partia, czyli klatka piersiowa. Widać, że jest pełny, brzuśce są okrągłe. Z minusów wydaje mi się, że ma trochę za małe uda. Masy dorzuciłbym też w plecach, które przy takiej klatce odstają. Niedostatki w ich rozwoju są też uwidaczniane w pozach tyłem. Już w pozie rozluźnionej tyłem, wzięty w kleszcze między zawodnikami po jego prawej i lewej nie wygląda zbyt imponująco. Wydaje się tutaj zdecydowanie zbyt wąski, a oprócz tego dość gładki. Same proporcje nadal są bardzo ładne, ale porównując go do kulturysty po prawej, wygląda jak Dawid przy Goliacie. Bicepsy przodem. Przede wszystkim ramiona są doskonałe. Separacja, rozmiary, pełność na najwyższym poziomie. Nikt się tu w ich rozwoju do niego nie zbliża. Bicepsy mają długi brzusiec, są masywne. Niezwykle imponująca partia. Cała reszta natomiast dość przeciętna. Najszersze odchodzą moim zdaniem za ostro, same ich rozmiary i szerokość raczej też nie zachwycają. Także kształt górnej części to nie jest jakiś wyraźny czy spektakularny stożek, chociaż wygląda nieźle. Estetycznie talia oczywiście bardzo dobra. W dole, tak jak mówiłem, separacja odpowiednia, ale w udach dorzuciłbym masy. W najszerszych przodem znowu brakuje mi lepszego stożka, wyraźniejszego kontrastu w szerokości bioder i pleców. Nie wiem, czy sama struktura szkieletu piekarza nie sprawia, że jest dość wąski w barkach, chociaż jednocześnie także w biodrach. Tak czy inaczej, tutaj brakuje mi przede wszystkim tego rozszerzania się u góry, lepszych konturów. W klatce bokiem od górnej części można chcieć niewiele więcej. Jest pełny, mięśnie mają świetne, okrągłe kształty. Oczywiście doskonała klatka, do tego zwarta talia i wyraźne mięśnie brzucha. Jedyny minus to dość rozmyte wydzielenie barku i brak waskularyzacji. Dół raczej pozbawiony wyrazu, zarówno pod względem rozmiarów, jak i separacji. Zawodnik po jego prawej jest znacznie mniej imponujący w górze, ale posiada większe uda i na nich też sporo więcej szczegółów. Mimo to myślę, że sama jakość górnej części sprawia, że jest to jego naprawdę dobra poza i teraz na scenie jak dla mnie wygrywa. Tricep z bokiem też oczywiście bardzo dobry, potwierdza się świetny środek. Przechodzimy do pusz tyłem i choć nie jest tak dobrze jak przed chwilą, to myślę, że znacznie lepiej niż w pozie rozluźnionej. W bicepsach tyłem nadal brakuje szerokości w plecach, ale pojawiły się szczegóły. Nie jest ostry jak brzytwa, ale wygląda ok. Świetną robotę robią natomiast barki, ramiona i przedramiona. W dole gładki, nie widać dwugłowych, brakuje prążkowania na pośladkach. W najszerszych tyłem sytuacja już wyraźniej nawiązuje do pozy rozluźnionej tyłem. Zawodnik po prawej piekarza miażdży rozmiarami, dodatkowo wydaje się wyraźniejszy, suchszy. Polakowi trzeba oddać bardzo dobry kształt stożka, ale poza tym nic specjalnego. Zarówno pod kątem rozmiarów, pełności pleców czy separacji. Prezentuje się dość płasko i mało imponująco. Mięśnie brzucha i uda. Gdyby miał bardziej ostre, lepiej wyseparowane uda, wyglądałby doskonale. Środek świetny, zwarty, wyraźny, ale co prawda tylko u góry i pięciopak. Po raz pierwszy naprawdę dobrze prezentują się jego plecy. Są pełne, okrągłe, wyglądają na masywne i bardzo dobrze kontrastują z talią. W wersji bokiem świetne mięśnie skośne. Na koniec most muscular. Biorąc pod uwagę jakość jego klatki i ramion, ciężko wyobrazić sobie bardziej odpowiadającą mu pozę. Brakuje mi natomiast trochę ostrości. Wydaje mi się, że na tych zawodach trzymał odrobinę za dużo wody, przez co nie był tak wyraźny. Nie prezentował tyle szczegółów, ile mógłby, będąc optymalnie dociętym. Tak czy inaczej, pakiet naprawdę imponujący. Jedynymi partiami, które moim okiem należałoby podciągnąć, to plecy i uda. Reszta robi niezwykle pozytywne wrażenie. Układ dowolny, na pewno przemyślany, wyglądający przyzwoicie. Raczej niewyjątkowy czy zachwycający, chociaż wiadomo, że w dzisiejszej kulturystyce standardy są pod tym kątem bardzo niskie. W 2014 wygrał debiuty kulturystyczne w kategorii plus 90 kg oraz Open. Z istotniejszych osiągnięć tego samego roku zajął trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski w kulturystyce klasycznej. W 2015 był pierwszy na Mistrzostwach Polski w klasie plus 180 cm i w tej samej kategorii trzeci na Mistrzostwach Europy. W 2017 zdobył dwa tytuły Mistrza Polski w Federacji NABBA i WPF, natomiast na tych samych zawodach NAC w Men Bad był trzeci.
Był oczywiście także omawiany wcześniej występ, drugie miejsce na Mistrzostwach Europy WFF i wygrana w Sopocie w kulturystyce plus 100 kg oraz w Open. Jego ostatnie starty miały miejsce w 2018 roku. Wziął udział w Mistrzostwach Polski czterech federacji, wygrywając kategorię plus 100 kg oraz Open na Bay WPF, natomiast w NAC i WFF był drugi. Szczególnie na polskiej scenie kulturystycznej połączenie masy z jakością środkowej sekcji, jakie prezentował Krzysztof Piekarz, jest bardzo rzadko spotykane i tym bardziej zasługuje na uwagę i uznanie. Myślę, że na jeszcze większe sukcesy na scenie międzynarodowej brakowało trochę pleców i nóg, ale sam potencjał na pewno był obecny. Tak czy inaczej, jego muskulatura jest bardzo jasnym punktem polskiej sceny sylwetkowej. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.